Serdecznie wszystkich witam i pozdrawiam. Dzisiaj 28. niedziela zwykła, rok B, a jednocześnie Dzień Nauczyciela. Dzień tych, którzy na co dzień starają się wyedukować, wychować, wykształcić, przygotować w dorosłe życie w systemie szkolnym ludzie. Są to nie tylko tak naprawdę nauczyciele, ale wszyscy pracownicy szkoły, wszyscy ci, którzy w jakiś sposób mają do czynienia z młodymi ludźmi. No a przecież kto tak naprawdę nie ma? Zatem dzisiaj dzień nas wszystkich. I dzisiaj też szczególna Ewangelia, ponieważ Pan Jezus spotyka się właśnie z młodym człowiekiem. Dobry nauczyciel spotyka ucznia. Według z Ewangelii, według świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł do Niego pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę swoją. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Tyle spotkania Jezusa z jednym uczniem, takiego osobistego. I z tego też względu zaprosiłam dzisiaj do klauzury. Wszystkie zgromadzenia mają klauzurę. My nie mamy takiej ścisłej jak w zakonach zamkniętych. Stąd mogę tutaj pokazać, jak mieszkam, właśnie jak się przygotowuję do mojej nauczycielskiej pracy. I powiem, że zazdroszczę Jezusowi tego, iż przyszedł do Niego uczeń z pytaniem: co robić, by być dobrym? Co robić, by być doskonałym? Ja często na mojej katechezie spotykam się z pytaniami, które prowokują mnie na pewno do jakiegoś myślenia, do szukania odpowiedzi, ale przede wszystkim jest to często obrona wiary. Po prostu obrona wiary, obrona Kościoła, obrona naszej istoty. Z czego się cieszę? Aczkolwiek bardzo bym się cieszyła, gdyby uczniowie pytali, co siostro robić, żeby naprawdę być dobrym, wspaniałym, szlachetnym człowiekiem. Modlę się za nich i zawsze o nich pamiętam. Natomiast święta Urszula w swoich medytacjach na temat tego spotkania, o którym było w Ewangelii, pisze tak. Biedny młodzieniec chce dążyć do doskonałości, pragnie świętości, ale lęka się trudu. Iść za Jezusem drogą świętości to znaczy walczyć, wyrzekać się swego ja, świata, tego, co natura kocha i ceni. A to niełatwe, bo to bój i ofiara. Widzimy tu walkę między naturą i łaską. I natura zwycięża. Jaki to smutny koniec pięknych pragnień i dążeń. Odchodzi od Jezusa, bo woli ziemskie dobra, bogactwa, ale smutek ma w sercu. Świat szczęścia dać nie może. Im bardziej na ziemi szukamy szczęścia, tym mniej go znajdziemy. Obym ja zrozumiała, czego ów młodzieniec zrozumieć nie chciał, że szczęście znajdziemy dopiero przy Jezusie, wstępując w Jego ślady. Mając w pamięci właśnie te słowa Matki Urszuli, pragnąc nimi żyć, chcę też, by to pragnienie stało się pragnieniem moich uczniów. Być przy Jezusie i wstępować w Jego ślady.